ziomeczki. Kolejny mój odcinek, vlog Q&A, czy też wideoblog. Już nie wiem, zaproponujcie sami nazwę, czy zostajemy przy Q&A, czy nie. Ale na razie tak czy siak mam pytanie związane z Q&A-em. Już wam mówię, Piotrek 523, już sobie tutaj 528, Piotrek 528 zapytowuje mnie, czy miałem styczność z gitarami Kord. Jeśli tak, to co o nich sądzisz? Także no, gitary Kord. Gitary Kord według mnie są całkiem zacnymi gitarami, jeśli chodzi oczywiście o takie granie na początek. Aczkolwiek prawda chyba jest taka, że wszelkie gitary, które są produkowane teraz na rynku, wszelkie marki, moment, muszę sobie poprawić lusterko, teraz jedziemy do tyłu, nie? Wszelkie marki, które produkują teraz gitary, to robią gitary w przedziałach cenowych różnych. Wiadomo, ze względu na różnorodność konsumentów, różnorodność zasięgu cenowego, możliwości cenowych klientów, to robią różne gitary. No i tak samo w przypadku Korda jest podział na te gitary właśnie tańsze lub gorsze. Ja się spotkałem, niestety pamięć nie mam aż tak dobrą, żeby dokładnie powiedzieć, z jakimi modelami konkretnie, bo wiem, że na pewno z modelami KX5, KX3 czy KX6, z tego co pamiętam, to się spotkałem na bank, grałem na nich. No to są gitary w takich przedziałach, no nie wiem, 600, 700, 800 zł, coś takiego, nie wiem, możecie mi poprawić. Zresztą ja tutaj nawet no jestem w aucie, nawet nie mam jak sprawdzić, żeby tutaj się podeprzeć jakimiś naukowymi dowodami z internetu czy ze sklepu internetowego. W każdym razie gitary Kord, jak dla mnie, jeśli chodzi o ten przedział właśnie tych gitar, który się spotkałem, tak powiedzmy do 1000 czy do 1200, to one są według mnie jak najbardziej całkiem fajne. No pod względem chociażby, po pierwsze, pod względem konstrukcji, czy na przykład KX5, z tego co pamiętam, no to jest zwykły Stratocaster, czy tam już podchodzi pod Super Strat, prawda, bo ma takie, już ten gryf chyba taki troszeczkę, główka gryfu taka trochę zaostrzona, tak mi się wydaje. Korpus też taki fajny kształt, stratocasterowaty. Przetworniki, dwa humbuckery, z tego co kojarzę. No, tu jest kwestia tego, Piotrku, kwestia tego pytania, do czego potrzebujesz gitarę, bo czy chodzi ogólnie o gitarę do grania i byleby sobie ponaparzać, czy po prostu no, chcę na przykład grać na tym ostry metal, cisnąć i po prostu naparzać jak dzika świnia. No to już mamy dwie rzeczy, prawda? Ale tutaj w moim przekonaniu to jest taka sprawa, że jeśli mamy dwa przetworniki, dwa humbuckery, to można już cisnąć i ostry metal, i można też grać inne rzeczy. Aczkolwiek wiadomo, że to są takie niuanse brzmieniowe, jak zupełnie inaczej jest, jak mamy singla, czy jak ostatnio grałem na, żeby nie skłamać, na Fenderze elektroakustycznym. Czyli można powiedzieć Fender z gryfem normalnym, ale pudło akustyczne, tylko że nie normalnych wymiarów, tylko troszeczkę takie mniejsze to pudło, mniejszy rozmiar, w sensie, że nie takie głębokie. I powiem wam, brzmiało naprawdę super, jeśli chodzi o takie na wyższych progach, tak powiedzmy od 12 w górę, ten dźwięk jest był taki fajny, taki, nie wiem jak to określić, taki plaskający, no po prostu coś naprawdę bardzo fajnego. No ale z drugiej strony do riffów już się średnio nadawał, no bo już mocnego metalu już na nim nie da się pocisnąć, ale do takich solówek melodii brzmiała super, naprawdę bardzo mi się spodobała. Więc no widzisz, no kwestia jest taka teraz właśnie tych niuansów takich brzmieniowych. Aczkolwiek ogólnie Kordy mi się wydaje, że to jest marka taka bardzo fajna, na rynku dosyć rozpowszechniona i dosyć znana, i na pewno bym celował w gitarę, jeśli chodzi o mówię w przedziale cenowym, ale tych nowych, prawda, bo używane to już zupełnie inne kategorie są jakby cenowe. Ale jeśli chodzi powiedzmy o gitarę nową Korda, to ja bym celował w taki model, który oscyluje mniej więcej powiedzmy między
tak nie wiem, 500, 600, a 900, bo w każdym razie nie schodzić poniżej powiedzmy 600 zł, tak bym raczej radził, bo to już można polować jakieś coś takiego troszeczkę gorszego, tak czy inaczej, ja bym Ci radził tak czy inaczej kupić z dwoma hamburgerami, czyli na przykład, nie wiem, KX3 bodajże chyba jest to taki z tańszych modeli, z tego co pamiętam. Też był zacny. No, gryfy też mają bardzo fajne, bardzo przyjemne. Może nie jakieś super wyścigowe, ale jakby standard takiego przyjemnego i konkretnego grania, tego, że palce chodzą fajnie, to jest zachowany w tych gitarach. Więc no, jak najbardziej mi się wydaje, że możesz celować w taką gitarę. Myślę, że pomogłem, aczkolwiek rozejrzyj się też na przykład za gitarami właśnie Washburn, model RX12 XM, na przykład seria XM, albo na przykład Ibanezy. Też w takim przedziale, powiedzmy, no one troszeczkę już większym są, powiedzmy, koło tysiaka. Albo Blade'y, albo PRS'y też na przykład, no PRS'y nie, sorry, odszczekuję to. Diny na przykład są bardzo fajne, Diny Vendetty, na przykład Vendetta 1 kosztuje, żeby nie skłamać, koło 600 zł i jest naprawdę bardzo fajna, no po prostu bardzo, bardzo ciekawy sprzęt, także mi się wydaje, że warto porównywać gitary, żebyś sobie też wziął pod uwagę gitary w podobnych cenach i podobnej konstrukcji, czy na przykład powiedzmy Teen Vendetta z przetwornikami, dwoma humbuckerami, tak samo powiedzmy ten Kord, prawda, to co mówiłem, Kord bodajże ten właśnie KX5, to będzie w podobnej cenie jak ten Dean, albo na przykład, proszę ja Ciebie, Washburn RX12, to są chyba właściwie prawie że identyczne gitary, więc to musisz sobie po prostu obadać na spokojnie i myślę, że coś Ci pomogłem. Ja wysiadam, a tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Papatki, ziomeczki kochane.